Cześć, witam w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie dodatek mojego autorstwa. Jest to dodatek AeroTow Everywhere. Do napisania tego dodatku zainspirował mnie Jakub, z którym tutaj rozmawiałem o szybownictwie i właśnie Jakub padł na pomysł, że można by właśnie zrobić taki dodatek, który umożliwiłby dodanie samolotów holujących na dowolne lotnisko, tak żeby można było wyholować się przez samolot, a nie tylko przez wyciągarkę w trybie offline, no bo oczywiście w trybie multiplayer można tym samolotem, inny gracz samolotem holowniczym musiałby się podpiąć i nas wyciągnąć, nasz szybowiec. A tutaj właśnie napisałem dodatek, który umożliwia dodanie takiego samolotu holującego na dowolnym lotnisku, to znaczy, że możemy użyć dowolnego lotniska i ten samolot holujący właściwie wytoczy się nam na pas, naprzeciwko nas. Możemy się podpiąć wtedy linką i ten samolot automatycznie wystartuje i wyholuje nas tak do góry w powietrze. Także tutaj znajduje się strona repozytorium tego dodatku na GitHubie. No i zobaczmy sobie, jak to zainstalować. Tutaj mamy świeżą wersję, 2 godziny temu to właśnie wypuściłem. No dodatek tam może pisałem ten przez, boże, parę dni, 4 dni może tam. No już bazę miałem napisaną w 2 dni, ale jednak to wymagało jeszcze dużo testów, doszlifowania. Może jeszcze dalej nie jestem do końca na 100% zadowolony z tego, jak ten samolot się zachowuje, ale można jeszcze, tak, później jeszcze z czasem nad tym popracować. Także idziemy sobie najpierw może w release i sobie pobierzmy tą wersję 1.0.0 w tej chwili. I idziemy sobie w source code, pobieramy sobie zipa. Dobrze, zipek mi się tutaj pobrał, rozpakowujemy. Może to po prostu tworzę tak, wyciągnę tutaj. Ok, mamy rozpakowane. No tutaj możemy sobie tą nazwę skrócić, jeśli chcemy, to już od nas zależy, jak ta nazwa katalog będzie się nazywała. Ja sobie to może skrócę do AeroTown Everywhere. I teraz ten dodatek niestety działa tylko w wersji nocnej, czyli w wersji deweloperskiej jeszcze Flight Geara, czy też inaczej nazywając 2020.4. No a to dlatego, że niestety jest tam jeszcze dużo limitów, jeżeli chodzi o Flight Geara w obsłudze planu lotu dla samolotów sztucznej inteligencji. Można to mniej więcej już poczytać tutaj w pliczku README, mojego tutaj dodatku. Ale tak, najpierw musimy uruchomić właśnie launcher i dodać sobie ten dodatek, więc ja uruchomię wersję deweloperską Flight Geara. Tu już mam skrót przygotowany i idziemy sobie w dodatki i tu mamy katalog dodatkowych modułów, dajemy dodaj. I wskazujemy, ja to miałem w pobrane, wskazujemy po prostu ten katalog, wybierz folder, ok. Dodatek jest dodany, mamy AeroTown Everywhere. Tak, jest informacja o tym dodatku. I teraz uruchomy Flight Geara, to już nie, na razie musimy uruchomić pierwszy raz, zrobić taki rozruch, żeby dodał nam się specjalny katalog, gdzie ten dodatek będzie zapisywał plan lotu. Więc po prostu na razie sobie dajmy lećmy. Jestem w symulatorze, jak wejdziemy sobie do menu, to zobaczymy już ten dodatek, że no on jest, ale jeżeli przywołamy sobie jakiś samolot, to niestety ten samolot nam się tutaj jeszcze nigdzie nie pojawia. Teraz musimy zamknąć symulator. Tak to niestety jest zrobione, że pierwszym razem musimy to sobie troszkę skonfigurować. Dobrze, zamknę na razie wszystko. Jak pójdziemy sobie teraz do katalogu, ja tu pokażę ścieżkę C users, nazwa twojego użytkownika, updata, roaming, flight gear, ORG. Tutaj mamy katalog export. No niestety tylko do tego katalogu export skrypty NASAL potrafią zapisywać pliki, dlatego tutaj wykorzystuję ten katalog. Export, dalej mamy addons i mamy tutaj nasz dodatek. To jest jego ID, ORG flight gear addons AeroTow. I to jest ścieżka, którą musimy dodać jeszcze jako dodatkową opcję wiersza poleceń. Więc ja sobie skopiuję tą całą ścieżkę. Otworzymy launchera. Idziemy w ustawienia. Dodatkowe ustawienia to mamy te pole do wpisywania linii comment i dajemy sobie --, data równa się i ta nasza ścieżka. Tak, do naszej tutaj AeroTown, do naszego dodatku. Cóż robi ta ścieżka? Ona dodaje dodatkowy katalog z danymi, tak? Mówi do Flight Geara, że jeszcze w tym katalogu masz też sprawdzać plan lotu. A plan lotu znajduje się tutaj jeszcze w katalogach AI i Flight Plans, tak? I tutaj wtyczka zapisuje plan lotu. No i dzięki temu, że dodamy sobie ten data, Flight Geara będzie mógł znaleźć ten plik z planem lotu. Inaczej to nie będzie działało. Nawet niestety Flight Geara nie zgłasza nam tutaj żadnego błędu, że jest tak, że nie może znaleźć tego planu lotu. Dlatego wszystko wygląda jakby działało, ale samolot nam się nie pojawiał, ale teraz już będzie wszystko ok.
Teraz jak sobie damy, lećmy. No tak, wybierzmy sobie oczywiście jeszcze szybowiec. Ja sobie wybieram ASK-21. Lokalizacja, no niech będzie ten nowy targ, tak? Ale teraz możemy sobie wybrać dowolne lotnisko. Dajmy, lećmy. No i jesteśmy drugi raz w symulatorze i tym razem jak sobie pójdziemy tutaj do menu, to już wszystko powinno działać, dlatego że dodaliśmy tą opcję data. Teraz jak sobie wybierzemy wezwanie jakiegoś samolotu, dajmy tego Piper Cuba. I zawsze tutaj po prawej stronie nam się respawnuje samolot holowniczy i widzimy, że on zawsze tutaj będzie podążał na środek pasa. Teraz mamy czas, żeby się na przykład podpiąć klawiszem Ctrl O, ale ja na razie się jeszcze wypnę. I samolot po prostu będzie startował na wprost. Możemy sobie oczywiście wybrać też inny samolot, na przykład Robin. I teraz nam się zrespawnował Robin. No i mamy też Cessna 182 i podjeżdża nam Cessna. Mamy też opcję Disable Tow Aircraft, czyli samolot nam po prostu znika i jest dezaktywowany. To jest po prostu scenariusz, tak? Jak wejdziemy sobie tutaj w SI, to automatycznie też dodaje nam się tutaj ten scenariusz, możemy go też włączyć. On się też tam tutaj tak powinien uruchomić z ostatnio wybranym samolotem po prostu i można go też tu wyłączyć. Ale po prostu tak działa FlightGear, tak? Ja musiałem dodać tutaj ten scenariusz także, żeby on mógł być aktywowany, to po prostu musi istnieć na tej liście wszystkich scenariuszy, tylko że on jest dodawany dynamicznie przez tą wtyczkę. No i jeżeli chodzi o samoloty, to oczywiście one się też różnią wydajnością. Piper lata najwolniej i też wyniesie nas na najniższą wysokość. To będzie, no jak wykonamy cały przelot, całą trasę tym samolotem, to nas wyniesie można około 3500 stóp nad terenem, a jeżeli chodzi o Robina i Cessnę, to są już wydajniejsze samoloty, latają szybciej i mogą nas tutaj wyżej wynieść, także Robin i Cessna to tak około może 4500 ponad stóp mogą nas wynieść. No tutaj Cessna jest troszkę jeszcze silniejsza od Robina, tak? Ale to już różnica nie jest tak duża jak między Piperem a Robinem. Także okej, okay, dajmy sobie na przykład Robina i wyciągnijmy się tutaj Robinem. Ja tu sobie włączę elektronikę i dajmy sobie jeszcze Ground Services, wyrównajmy się i... No i teraz jak on tu się ustawia, oczywiście nie zapomnijmy dać Ctrl O. No i teraz nie mamy komikatu, że nie ma samolotu, tylko po prostu podpięcie działa i jesteśmy podpięci linką pod samolot. No i samolot holodynicz teraz będzie się rozpędzał. I startujemy. Tu jeszcze mocno zjeżdżam w lewo. Staram się sterować myszką. Może nie zawsze mi to dobrze wychodzi. Dobrze, tu zawsze samolot leci troszkę jeszcze nad ziemią i teraz dopiero się wznosi. Myślę, że to jest w miarę prawidłowe zachowanie się tego samolotu. No i teraz po prostu już będzie się wznosił. No i w ten sposób możemy być tak wyciągnięci dosyć wysoko w powietrze. Dużo wyżej niż za pomocą wyciągarki. No i z tego co się dowiadywałem, to powinniśmy tak trzymać ten samolot po naszej, lekko po naszej prawej stronie i tak leciutko ponad, że tak powiem, tutaj. Teraz bardzo, bardzo źle lecę. Tak, żeby był troszkę ponad, no nie wiem jak to nazwać, owiewkę, żeby był widoczny. To jest troszkę feler, że ta linka nas szarpie, że nie jesteśmy ciągle naciągnięci, przynajmniej teraz tak mam. Nie jestem naciągnięty stale tą linką, tylko ona mnie szarpie, ja mocno przyspieszam. Dobrze, dobrze, żeby to się uspokoiło.
No i trasa tego samolotu wygląda tak, że on właśnie startuje na wprost pasa zawsze i sobie leci przez 5 km na wprost. I to jest ważne, żeby nie mieć żadnego terenu. O, i teraz już wykręcam, bo minął 5 km i wykręcamy w lewo. Tutaj sobie wykręcamy. Uraj, uraj. Dobra, ustawmy się po jego lewej. Tak, samolot po prostu zawraca o 180 stopni w lewo i teraz będzie leciał przez 6 km prosto. Tak, także ważne jest to, że tutaj ja nie sprawdzam w żaden sposób, czy ten samolot nie napotka jakichś przeszkód terenowych, linii wysokiego napięcia i tak dalej, więc tutaj po prostu możemy wlecieć w górę, tak? Jeżeli nie, no jeżeli lotnisko będzie położone blisko gór, to po prostu taki samolot, jeżeli tak w przeciągu 5 km napotka górę, no to po prostu w nią wleci. No i teraz lecąc przez 6 km znowu wykręci nam w lewo i znowu będzie wykonywał lot przez 6 km, to znaczy wykręci o 180 stopni w lewo. Ok, mamy wykręcanie w lewo. No jesteśmy blisko lotniska, ale teraz właśnie lecimy ostatnie 6 km. No i tutaj samolot ciągle się wzbija, tak? On ciągle się wznosi. Też jakieś wyrównanie robi. Ojej, teraz troszkę za bardzo w lewo odleciałem. No i oczywiście w każdej chwili możemy się wypiąć z tego samolotu, tak, od tego samolotu klawiszem O, przynajmniej jeżeli chodzi o ten szybowiec, ASK-21, ale przeważnie jest to właśnie klawisz O chyba w dowolnym szybowcu. Ale ja tutaj wam pokażę pełną trasę. Tu właśnie robimy ostatnią prostą, ostatnie 6 km. My sobie zobaczymy teraz, jak lecimy, to właśnie tutaj już tak minęliśmy nasze lotnisko po raz kolejny. Tutaj z tego pasa startowałem, lecieliśmy tu na wprost. To też sobie zobaczymy, o, tutaj na mapce, jak właśnie w jaki sposób wykonaliśmy lot. Zmienię tu sobie na kursor. Tak, tak wygląda mniej więcej trasa, jaką prowadzi nas samolot holowniczy, czyli startujemy na wprost pasa, lecimy przez 5 km, wykręcamy. No, nie wiem, czemu tak troszkę dziwnie wykręca, tak
niesymetrycznie, bo to powinno być taki prostokąt. A tak tutaj wykręcamy i lecimy znowu, jakby zawracamy do pasa na przez 6 km, później znowu wykręcamy i lecimy znowu prosto przez 6 km. Jak ten samolot tutaj gdzieś w tych okolicach wykona te 6 km, to po prostu już nie będzie się wzbijał. Tak, to w zasadzie możemy się wtedy odczepić, bo tak to już nie będzie sensu za nim podążać. I on nam chyba wykręci w prawo wtedy. Po prostu to już jest w jakiś sposób sam Flygear tak go posteruje. To już nie jest moja ingerencja, że on wykręci w prawo. Po prostu tak się zachowa, że się wykręci w prawo. O, i to już się dzieje, wykręca sobie w prawo. Ja już się odczepię, tak? To już jest koniec. To już jest koniec jakby trasy wyznaczonej przez ten dodatek. Teraz możemy sobie szukać termiki i sobie szybować. Jak to sobie jeszcze zobaczymy jeszcze raz mapę, tak. Dolecieliśmy tutaj. I w tym momencie w zasadzie nie ma sensu podążać za samolotem, dlatego że już wyżej nas nie wyniesie, on już będzie leciał sobie gdzieś tam w prawo. Nie wiem, czy on gdzieś tam później zniknie po prostu i tyle, nie? Także tak działa ten dodatek. W taki sposób ten samolot nas tutaj wyholowuje. W zasadzie lata w kółko tego lotniska, można powiedzieć, tak? Więc też nie wiem, czy to jest prawidłowa trasa. Może niekoniecznie samoloty latają w kółko lotniska, zwłaszcza dużych lotnisk. Jeżeli byśmy sobie startowali z jakichś dużych międzynarodowych lotnisk, to nie byłaby może prawidłowa trasa przelotu. Raczej ten samolot powinien gdzieś tam z dala od lotniska może krążyć, no ale ja mu wyznaczyłem póki co taką trasę. Jeżeli ktoś ma pomysł na lepsze wyznaczenie trasy, bo też się obawiam, że jak jest lotnisko na przykład w górach, między górami, to no to jednak tutaj jeszcze by, tak, jeżeli nie ma gór na wprost, to jeszcze by tutaj gdzieś się zmieścił, jeżeli góry byłyby po lewej czy prawej stronie pasa startowego, to jeszcze taki samolot mógłby latać, tak? Także no, taki sposób to sobie póki co wymyśliłem. No i jeżeli macie jakieś uwagi, to też tutaj otworzyłem wątek na forum przeznaczony temu dodatkowi, więc jeżeli macie uwagi i macie też jakieś pomysły, co można tutaj jeszcze zrobić, jak to zmienić, jak to polepszyć, co jeszcze można dodać, jak najbardziej piszcie, komentujcie, dawajcie tak uwagi. Mogę tutaj oczywiście jeszcze coś tutaj pousprawniać, tak, czy też pomyśleć nad jakimiś lepszymi rozwiązaniami. Na razie mi się też nie podoba to rozwiązanie, że wymagane jest dodanie tej opcji data, ale póki co nie znalazłem lepszego rozwiązania, a jeżeli znasz, że jest lepsze rozwiązanie, to też tak daj znać. Może da się to usprawnić też na tyle, że instalacja będzie dużo prostsza. Także to tyle w tym odcinku. Życzę tutaj miłego holowania przez samoloty holownicze, także do następnego razu. Cześć Wam!